Czytam właśnie Potęgę teraźniejszości i dowiedziałem się jednej ciekawej rzeczy. Chciałbym się z tobą tym podzielić dzisiaj. No i jakby okazuje się, że gdy nasze życie jest zagrożone, gdy możemy umrzeć, no Proszę. to wtedy wpadamy w teraźniejszość, wtedy jesteśmy w pełni tu i teraz. Jesteśmy w pełni w teraźniejszości. I to widać dobrze na przykładzie wyczynowych sportowców. Typu wspinaczka wysokogórska albo wyścigi samochodowe, wtedy wpadamy w ten stan obecnej chwili tylko i wyłącznie tu i teraz. I wtedy zapominamy całkowicie o czasie, o problemach i nie myślimy o tym, co będzie w przyszłości i w przeszłości, bo wystarczy czasem sekunda nieuwagi, aby umrzeć, gdy wiesz, jedziesz 200 na godzinę i jesteś kierowcą rajdowym. Musisz cały być tu i teraz. No i okazuje się, że tacy Bardziej ludzie chcesz? wpadają Pytam w się, który nauk bardziej chcesz bardziej? tych właśnie sportów Stary wyczynowych, pierdol. bo oczekują, że niebezpieczne rzeczy będą Okej. wprowadzać ich w pożądany stan. Ten stan taki właśnie tętniący życiem, bez zmartwień żadnych. A okazuje się, że można się w niego wprowadzić już teraz. Po prostu poprzez Trzymam, bycie trzymam w obecnym. głowie.